To jest produkt początkowy, czyli prosta rurka. Z tego powstaje tego typu literka. Ktoś, grafik, załóżmy, czy klient zamawia sobie neon. Potem produkcja polega na tym, że to trafia do komputera. Generalnie w komputerze jest on obrabiany, nadawana grubość rurki, nadawana kształt samego już de facto neonu, jak on ma wyglądać na szkle. Potem jest taki szablon, można powiedzieć papierowy, drukowany w skali 1:1 do wykonania tego i taki szablon trafia do szklarza, tego człowieka, który de facto ten neon formuje ręcznie na stole palnikiem. Dobrych szklarzy to się wybiera jednego ze 100, jednego z 200 generalnie. Wszystko fajnie to wygląda na wizualizacjach, w komputerze, na prezentacjach, na wydrukowanych kartkach papieru. Jak projekt graficzny, jak projekt artysty dostosować do warunków technicznych, do możliwości jego wykonania, do tego, żeby on później w jakiś sposób sensownie, wręcz artystycznie wyglądał na zewnątrz. Najpierw trzeba znać wymiar, treść neon, wielkość, miejsce zamontowania. I dopiero wtedy, jeżeli znamy te wszystkie parametry, możemy coś klientowi podpowiedzieć, zrobić jakiś wstępny projekt, bo neon robi się na miarę. Neon musi być dopasowany do miejsca, w którym wisi. Blacha aluminiowa wycięta na kształt konkretnych liter. Do tego jest dorabiany boczek, czyli to, co jest tym elementem przestrzennym. Tu, jak sobie wyobrazimy, w tym miejscu generalnie już jest taki prototyp tego wszystkiego, co będzie, że tak powiem, kształtem litery, czyli to coś będzie przymocowane do wiaduktu, do ściany, a tutaj środkiem, tak jak przykładowo weźmy sobie trzonek od młotka, będzie leciał neon. Także to można sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądało w rzeczywistości już z neonem. Podział na rurki długości, czyli mamy, że tak powiem, po kolei oznaczone. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty system, piąty, szósty i tak po kolei. Kapryśność szkła. Nie lubi pośpiechu, nie lubi tempa, nie lubi, że tak powiem, arogancji. Przychodzi pracownik do firmy, jest zły, jest wkurzony, generalnie jest nerwowy, bierze się za szkło, to można powiedzieć, że 99% efektu jego pójdzie do kosza, bo szkło to po prostu wyczuje. Zawsze neon był czymś indywidualnym, czymś takim wyjątkowym. Wraca do takich ciekawych form, które po prostu fajnie wyglądają. Są to elementy niepowtarzalne, bo trzeba to też zaznaczyć głośno i wyraźnie. Nie ma dwóch takich samych generalnie neonów na świecie. Człowiek się cieszy z tego, że idzie ulicą, widzi swój neon. Jest to normalne, bo wie, ile w to włożył pracy, ile generalnie włożył w to energii. Jest to coś, co przeżyło, że tak powiem, myślę, przeżyje i nas. Neon jest wieczny. Takim trochę dziwnym elementem w neonie, co wszyscy chyba kojarzymy, jest neon czerwony, gdzie uzyskujemy, widzimy sam gaz świetlny, czyli sam neon, który świeci w rurce. Jeżeli tą rurkę zgasimy, widzimy, że rurka jest przezroczystym elementem. Także na zasadzie widzimy tu same świecenie gazu bez żadnych domieszek luminoforu, bez żadnych domieszek proszku, który generalnie powoduje to, że ten kolor się zmienia. Także to jest taka gama. Tu mamy do dyspozycji grubości szkła, tak pokazane dla przykładu. Od 8 mm do 22 mm. I w zależności od wielkości projektu wykorzystujemy tę średnicę do produkcji neonu. Przyszedł do mnie taki starszy człowiek generalnie, już na emeryturze, można powiedzieć, że dziadziunio. Wymyśla sobie facet treść neonów i robi sobie to do domu. Tak już na przełomie tam 10 lat on tych neonów do domu zamówił sobie już kilkanaście. Dla siebie, nie dla nikogo innego, po prostu on to lubi, kocha to. Neony będą, myślę, jeszcze długo, długo w Lublinie. Także możemy się pochwalić wieloma realizacjami w Lublinie i nie tylko. Neony nasze świecą, można powiedzieć, w całej Europie. Neon jest więcej jak osobistą rzeczą, bo ktoś musi włożyć dużo, że tak powiem, pasji w raz, że w zaprojektowanie tego neonu, drugi raz potem w wykonanie tego neonu. To, że my to wykonujemy, no to jest nasza i pasja, i zawód generalnie, czy że tak powiem, czy profil firmy,
ale tutaj gro roboty robią klienci, którzy tą pasję na nas przelewają, że oni ten neon chcą stworzyć dla siebie według swojego własnego projektu.